Cześć moi drodzy, miło, że jesteście ze mną. Dzisiaj będziemy znów, tak jak w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o rodzinie królewskiej, mówić o tej właśnie Royal Family. Natomiast dzisiaj troszkę poplotkujemy, bo przed nami odcinek z cyklu Konstelacje Gwiazd i będę opowiadać o relacji królewskiej pary, jak od niedawna możemy tytułować Karola i Kamilę. A będzie o czym opowiadać, bo ich związek jest zaskakujący, dla wielu ludzi bulwersujący, choć z drugiej strony bardzo przewrotny, bo pokazuje siłę prawdziwego uczucia, prawdziwej miłości. I co by nie mówić o różnego rodzaju metodach tej pary, to jednak trudno się nie zgodzić, że ich relacja przezwyciężyła naprawdę bardzo wiele przeszkód, przeciwieństw i właściwie oni dla siebie byli i cały czas do tego dążyli, by być dla siebie pomimo wszystko, ryzykując naprawdę wiele, bo jeszcze 15 lat temu chyba niewiele osób dawało szansę tej miłości na przetrwanie. Brytyjska prasa nienawidziła Kamili. Karol również nie był raczej ulubieńcem Brytyjczyków, a w ich miłości wszyscy widzieli raczej straszny romans, który nie powinien mieć miejsca i krzywdę księżnej Diany. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 35 latach. To jest wytrwałość. I chociaż małżeństwem są od 15, to znają się od 50. Jak więc to możliwe, że dzisiaj są królem i królową, a ich miłość prawie doprowadziła do końca monarchię brytyjską? W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam to wszystko, więc myślę, że nawet jeżeli nie jesteście fanami rodziny królewskiej, to warto posłuchać, bo historia jest niesztampowa. Do pierwszego spotkania tej dwójki miało dojść na meczu polo. Byli wtedy bardzo młodzi. Książę Karol miał zaledwie 20 lat. Ale Kamila wykazała się dość dużą odwagą i humorem. Bo miała powiedzieć do nowo poznanego Karola, że już jej prababcia sypiała z jej pradziadkiem. I chociaż chyba początkowo nie zanosiło się na nic takiego, to okazało się bardzo szybko, zresztą nie pierwszy raz w historii, że historia właśnie lubi się powtarzać. Bo Kamila miała być bardzo w guście Karola. Była wysoką blondynką, miała ponoć też piękny, bujny biust. Więc Karol zaczął się z nią spotykać. Jednak kiedy dowiedziała się o tym jego mama, królowa Elżbieta II, nie była zbytnio zachwycona. Karol jednak był i ponoć nawet myślał o zaręczynach, ale za bardzo się do tego nie zbierał. Co jak co, ale chyba książę Karol wiedział, że jest następcą tronu, wiedział też, że niezbyt wiele musi i być może żył w przeświadczeniu, że jego dziewczyna będzie na niego zawsze czekała, no bo w końcu w całej Anglii w teorii nie było lepszej partii. Inne źródła podawały, że z kolei przyczyną tej dezaprobaty w rodzinie królewskiej miało być niby to, że wcześniej Kamila miała poważnego chłopaka. Boyfrienda, jakbyśmy powiedzieli po angielsku. W związku z czym przypuszczano, że nie jest dziewicą, no a jak mogła, prawda? No, czy książę był dziewicą, nikt się nie zastanawiał, no ale ona, no cóż, musiała być, a tu były wątpliwości, więc naprawdę. Dramat. Ale no może gdyby młodzi byli uparci i bardzo zdecydowani, to coś by zdziałali, choć nie na pewno, bo przypominam, że nie były to jeszcze czasy, kiedy królowa była otwarta na różnego rodzaju relacje. Na przykład no nie pozwoliła swojej siostrze Małgorzacie wyjść za mężczyznę po rozwodzie, bo to nie przystawało, mimo że Małgorzata przecież królową nie miała być. Więc pomimo wielkiej miłości Karolowi też miała nie pozwolić na spotykanie się z kim tylko zechce, bo partia musiała być dobra i zaakceptowana. Jednak później czasy jej pokażą, że nie warto być aż tak zatwardziałą w swoich przekonaniach, bo gdyby była do czasów prawie dzisiejszych tak zatwardziała, to zapewne i William i Harry nie mieliby żon, jakie mają. Ale kim był ten poważny chłopak? Otóż był to Andrew Parker Bowles. Często odbywał służby poza krajem, bo był wojskowym i właśnie wtedy miało się narodzić uczucie między Karolem a Kamilą. Ale kiedy sam Karol wyjechał, zaczął odbywać służbę wojskową w marynarce wojennej i wyjechał na Karaiby w 1973 roku, nie prosząc wybranki o rękę ani o to, by na niego zaczekała, Kamila uznała, że jest to koniec i postanowiła wziąć wróbla w garści niż czekać na gołębia na dachu. Pół roku po wyjeździe Karola była już mężatką. Ponoć Karol, kiedy dowiedział się jednego ślubie swojej ukochanej, był załamany.
Ponoć miał zwierzać się przyjaciołom z tego, że zastanawia się, czy kiedykolwiek pustka w jego sercu zostanie wypełniona. Jednak okazało się, że nie do końca musi być wypełniona, bo później jednak i Kamila, i Karol postanowili utrzymywać ze sobą relacje, a jest to dość specyficzny sposób na wygaszanie uczucia. W lutym 1975 roku Karol został nawet ojcem chrzestnym syna Kamili. Razem jeździli także na polowania, a książę kupił sobie wiejską posiadłość niedaleko domu rodziny Parker Bowes. Trochę toksik, ale godne podziwu. No i nawet ponoć były to przyjacielskie relacje, na tyle im to miało wystarczać do momentu, kiedy okazało się, że jednak Kamila jest regularnie zdradzana przez swojego męża. A było to w 1977 roku, a już rok później Kamila i Karol ponownie zostali kochankami. Co doszło do uszu królowej, co po raz kolejny ją wzburzyło i co po raz kolejny sprawiło, że Kamila raczej nie była jej ulubienicą. Od tamtej pory nie była nawet zapraszana na żadne uroczystości oficjalne, organizowane przez rodzinę królewską, ale zakaz ten jakoś niewiele zmienił w relacjach syna królowej i Kamili. Ale przez to, że był zakochany i mógł tę swoją miłość realizować, to nie w głowie mu była żonacka, jak to by powiedział mój tata. Żonacka. Nie chciał się żenić po prostu. I gdyby nie to, że dziecka miał wmawiane, że korona i dbałość o nią są jego obowiązkiem, zapewne szybko by się do zmiany swojego poglądu nie spieszył, ale w tym momencie uznał, że skoro naród tego wymaga, a już trochę wymagał, no to musi pojąć jakąś kobietę za żonę. Idealna dla przyszłego króla okazała się Diana Spencer, która była z rodziny arystokratycznej, na dodatek była młoda, wyglądała na uległą, nieśmiałą, taka, która powinna pasować księciowi, bo przecież piękna, bo w teorii no idealna żona. Będzie rodzić dzieci, pięknie wyglądać, chodzić w sukienkach i ogólnie będzie git. Tyle w teorii, a praktyka, jak wiecie, jest zupełnie inna, bo ludzie mają charaktery i nie dobierają się tylko na podstawie jakichś po prostu cech wyglądu i tego, że ktoś będzie chodził jak w zegarku dookoła kogoś drugiego. Na dodatek plotki głosiły, że to ponoć sama Kamila nawet miała podsunąć księciowi Dianę, jakby wiedząc z jednej strony, że właśnie idealnie się wpasuje w gusta monarchii, a z drugiej strony, że nie będzie dla niej zbyt dużą konkurencją. Czy to nie jest zbyt zuchwała teoria? Nie wiem, ale postanowiłam wam tutaj różne właśnie głosy przedstawić. A Kamila i Karol nawet postanowili zakończyć swój płomienny romans, wymieniając się podarkami. Ona podarowała mu diamentowe spinki, on jej bransoletkę. Później Diana miała pytać, czy te spinki są od Kamili, a książę miał jej tłumaczyć, że to przecież nic złego, że dostał spinki od przyjaciółki. Jednak to zakończenie romansu po raz kolejny nie do końca im wyszło, bo Kamila postanowiła zaprzyjaźnić się z Dianą. Kiedy przyjechałam do Clarence House, znalazłam na swoim łóżku list od Kamili. Sprzed 2 dni napisała: bardzo się ucieszyłam z waszych zaręczyn. Zjedzmy lunch, gdy książę Wali uda się do Australii i Nowej Zelandii. Nie będzie go 3 tygodnie, a strasznie chciałabym zobaczyć pierścionek. Uściski Kamila. Miała napisać Kamila do Diany. I szybko Diana zorientowała się, że nie jest w tym związku jedyną kobietą zainteresowaną księciem. Pewnego razu weszłam do biura i spytałam pracownika: co jest w tej paczce? Odpowiedział: nie powinna pani tego oglądać. A ja na to: no cóż, zerknę. Otworzyłam paczkę, zobaczyłam bransoletkę i powiedziałam: wiem, komu ma ona zostać wysłana. I Diana po latach zdradziła, że już w okresie narzeczeństwa, już kiedy ślub był przygotowywany, miała wielkie wątpliwości, czy to małżeństwo będzie jej służyć. Kiedy spotkała się ze swoimi siostrami i kuzynkami, wyjawiła im swoje wątpliwości, a one odparły: no cóż, masz pecha, twoja twarz jest już nawet na ściereczkach do naczyń. Już za późno, żeby nawiać. Obróciłyśmy to w żart, mówiła Diana. A ślub stulecia odbył się w lipcu 1981 roku. I dopiero po latach Karol przyzna biografom, że nie kochał wtedy Diany, a do ślubu zmusił go ojciec. I cóż, mimo że tak wiele wskazywało na to, że w tym małżeństwie może coś być nie tak, Diana nadal wierzyła, że jest takim kopciuszkiem, że los się do niej uśmiechnął. Przecież wcześniej pracowała jako przedszkolanka i choć po latach będzie mówić, że to właśnie wtedy jej życie wyglądało jak bajka, to jednak nie trudno przypuszczać, że zachłysnęła się nieco tym, co ją czekało. Przecież przeprowadzić się miała do zamku, być przyszłą królową, chodzić w pięknych sukniach, a na dodatek być niesamowicie kochaną przez wspaniałego księcia, o którym marzy połowa Brytyjek, albo i większość, nie wiem.
bo nie robiłam statystyk. Potem już robiła także dobrą minę do złej gry, bo trzeba przyznać, że przez długi czas walczyła o te relacje. Nawet kiedy już w okresie narzeczeństwa otrzymywała odpowiedź na pytanie, czy są w sobie zakochani, od Karola, który mówił, że cokolwiek to znaczy. Ale tak jak wam powiedziałam, najważniejsze jednak w miłości jest charakter, to żeby kliknęło, a Diana nie podzielała żadnej rozrywki męża, które on kochał. Polowań, rybołówstwa czy malarstwa. Potem sam zaczął nazywać ją lalką Barbie, bo jej zainteresowania były dla niego nudne, a na dodatek później już po prostu mówił o niej, że jest przeklętą idiotką. Jednak niektóre źródła wskazują, że gdy na świecie pojawił się William, Karol naprawdę postanowił, że tym razem zmieni swoje życie i że tym razem poświęci się rodzinie. Diana ponoć miała dla niego jawić się w nieco innym świetle, pokazać mu się z innej strony. Widział w niej matkę swojego syna, pierworodnego, przyszłego króla. Oczywiście dla Karola, któremu to było wpajane od dzieciństwa, że właśnie ta korona jest najważniejsza, było to niesamowite osiągnięcie. Za to cenił Dianę. Jednak szybko pojawił się tutaj nowy powód niezgody. Otóż Diana zaczęła być uwielbiana przez opinię publiczną dużo bardziej niż Karol. I mąż ponoć zarzucał jej, że bardzo dużo rzeczy robi pod publiczkę. Po raz kolejny oczekiwania, a rzeczywistość okazały się być inne. A kiedy na świecie pojawił się Harry, książę Karol miał być wyjątkowo niezadowolony, że nie jest córką. Diana ponoć ratunku szukała u królowej, która jednak nie potrafiła jej do końca zrozumieć, bo o ile wiedziała, że jej syn ma dużo za uszami, o tyle sama znosiła w swoim życiu bardzo wiele zdrad swojego męża, odcinek o królowej Elżbiecie, a także o księciu Filipie macie tutaj w karcie, więc możecie tę historię dokładnie sobie prześledzić, jeśli chcecie, w moim wykonaniu oczywiście. Natomiast królowa nie rozumiała, czemu Dianie to aż tak przeszkadza. Nie rozumiała, że nie każdy był przygotowywany do bycia królową w przyszłości i też nie każdy ma takie powołanie, które Elżbieta II na pewno miała. Diana po prostu wierzyła w tę miłość, w tę historię, w tę bajkę, którą jej wmówiono. A tej bajki tu nie było. Całymi dniami była sama, czuła się nieszanowana i osamotniona. A na dodatek totalnie odcięta od poprzedniego życia, bo wszędzie, gdzie wyszła, towarzyszyli jej paparazzi. Trudno jednak ją winić, no bo w końcu, kiedy twój ślub transmituje telewizja i ludzie po prostu płaczą, kiedy ich dotykasz, no to jednak u 19-latki może to powodować taką opinię, że trafiła do nieba. Ale potem niestety to niebo nie okazuje się być tak wspaniałe. Ale tak jak wam już wspomniałam, Diana walczyła długo. Pojechała na przykład na przyjęcie do siostry Kamili, gdzie postanowiła rozprawić się ze swoją konkurentką. Zaproponowałam Kamili, może usiądziesz? Usiadłyśmy. Strasznie się jej bałam, ale powiedziałam, Kamila, chcę tylko, żebyś wiedziała, że ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co się dzieje. A ona na to, nie wiem, o czym mówisz, a ja wiem, co się dzieje między tobą a Karolem i chcę, żebyś o tym wiedziała. A ona na to, to nie jest żadna tajemnica. Odpowiedziałam, chyba jednak tak. Nie byłam tak silna, jakbym chciała, ale przynajmniej udało mi się z nią porozmawiać. Powiedziała, masz wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłaś. Wszyscy mężczyźni na świecie padają ci do stóp. Masz dwoje cudownych dzieci, czego więcej można chcieć? Nie potraktowałam tego poważnie. Odpowiedziałam, chcę mojego męża. Oczywiście ktoś zszedł na dół, żeby nam przerwać. Na litość boską, zejdźcie tam, one się kłócą. To nie była kłótnia, to była śmiertelnie poważna rozmowa. Powiedziałam, przykro mi, że stoję wam na drodze. To oczywiste i to z pewnością piekło dla was obojga, ale wiem, co się dzieje. Nie traktuj mnie jak idiotki. A później miała powiedzieć także do swojego męża. Kochanie, na pewno chcesz wiedzieć, co powiedziałam Kamili. To żadna tajemnica. Możesz ją spytać. Powiedziałam tylko, że cię kocham. Nie ma w tym nic złego, a on na to nie wierzę. Odparłam. To właśnie jej powiedziałam. Nie mam nic do ukrycia. Jestem twoją żoną i matką twoich dzieci. Kontynuowała Diana, która powiedziała, że Karol zawsze wzdrygał się nieco, kiedy podkreślała, że jest matką jego dzieci. Tak jakby po pewnym czasie zaczęło go to drażnić. Jakby nie do końca był z tego zadowolony.
Ale kiedy w końcu para przestała ze sobą sypiać, Diana już wiedziała, że jej małżeństwo chyli się ku upadkowi. W słynnym wywiadzie dla BBC w 1995 roku, chyba niejako z zemsty za te lata upokorzeń, samotności i tego, że była jawnie oszukiwana na co dzień, postanowiła wyznać, jak wygląda jej sytuacja, zdradzić też sporo tajemnic księcia. Kiedy jest się tak, jak ja, dzieckiem rozwodników, tym żarliwiej chce się osiągnąć szczęście we własnym małżeństwie, żeby nie powtórzyć błędu rodziców. Ale my zawsze byliśmy w tym związku we troje i to zmieniło wszystko. I dopiero 2 lata później Karol też w oficjalnym wywiadzie przyznał, że zdradzał żonę. Nie przyznał jednak z kim, ale to nie było zupełnie potrzebne, wszyscy to wiedzieli. Nie pomogło również opinii Karola to, że Diana zaczęła mieć problemy zdrowotne. Chorowała na zaburzenie odżywiania, była bardzo szczupła. Jednak po tym wywiadzie wszystko się zmieniło, bo do tej pory rodzina królewska niejako utrzymywała, że Diana jest młodą dziewczyną, nie do końca stabilną emocjonalnie, bił z niej smutek, ale przypisywano to temu, że czuje się osamotniona, bo nie jest cały czas adorowana przez księcia, który ma przecież tyle obowiązków. A jego obowiązki były raczej względem właśnie Kamili, ponieważ miał każdy weekend spędzać w wiejskiej posiadłości, w której Kamila już później czuła się właściwie jak u siebie, a nawet goście odwiedzający tam księcia nie dziwili się tej sytuacji, a jeśli już trafił się raz na czas ktoś, kto przyjechał i pytał się o żonę księcia, ten mówił, że po prostu wolała spędzić weekend w Londynie. Kiedyś słyszałam, jak leżąc w wannie rozmawiał z Kamilą przez przenośny telefon, powiedział: cokolwiek się stanie, zawsze będę cię kochać, wspominała Diana. A już po rozstaniu tej dwójki, ale bardzo szybko po rozstaniu, do prasy dotarł zapis rozmowy telefonicznej Karola z Kamilą. I była to rozmowa naprawdę bardzo intymna, bo Karol mówił, że chętnie zostałby tamponem Kamili, żeby być w niej jak najdłużej i najczęściej. W 1995 roku Kamila i jej mąż, bo cały czas była mężatką przez te wszystkie lata, rozwodzą się. Rok później dochodzi do rozwodu Diany i Karola. Kamila nie ma wtedy łatwego życia. Tak naprawdę można powiedzieć, że odbywa się na niej regularny medialny lincz. Wszystko, co zrobi, jest śledzone z niesamowitą dokładnością. Właściwie jej życie wtedy zamienia się w piekło, ale chyba takie piekło, w jakim Diana tkwiła już od dawna, bo jeżeli zobaczycie w internecie, jest naprawdę sporo filmów pokazujących, jak Diana, taka zaszczuta przez paparazzi, próbuje gdzieś przejść, zawieźć dzieci do szkoły i tak dalej. Właśnie wtedy też wyglądało tak życie Kamili, tyle tylko, że Diana wtedy większość uwielbiała, mówiono o niej, że jest królową ludzkich serc, natomiast Kamila była nazywana przez prasę i opinię publiczną Rottweilerem. Nienawidzono jej, uważano, że jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa Diany i Karola. W tym czasie sam Karol usunął się w cień i zbyt dużo medialnie się nie pojawiał. I nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tego związku, gdyby nie śmierć Diany. Jej pogrzeb był wydarzeniem, które wstrząsnęło całym światem. Sama pamiętam, że miałam kilka lat i płakałam, bo przecież ta najsłynniejsza księżniczka na świecie, a wszystkie dziewczynki wtedy byłyśmy przez Disneya wychowywane w kulcie księżniczki, i nie zdawałam sobie sprawy, jak przechlapane miała Diana, więc płakałam jako dziewczynka, że księżniczka, która była taka realna przecież, a nie z bajki, nie żyje. W Wielkiej Brytanii narastało natomiast niezadowolenie z zachowania brytyjskiej familii królewskiej. Do tego stopnia, że monarchii naprawdę groził koniec. I niewątpliwie Kamila i Karol do tego właśnie kryzysu się przyczynili, ale monarchia postanowiła to przeczekać i okaże się, że bardzo dobrze dla niej. Bo z biegiem czasu wszystko zaczęło się zmieniać. Czas wyleczył tutaj rany bardzo, ponieważ dzięki całej grupie specjalistów Kamila przetrwała medialną nagonkę. Wychowano mnie, żeby cieszyć się życiem, a nie żeby siedzieć w kącie i płakać, wyznała. Brytyjczycy zaczęli dostrzegać, że Karol u boku Kamili w końcu jest szczęśliwy, że jest innym człowiekiem, że pokazuje się z nieco innej strony niż ten taki nabzdryczony książę z kijem wiecie gdzie. A kiedy już w końcu zaczęli się medialnie razem pojawiać, co nie było takie oczywiste i od razu, to bardzo często zdarzały im się wpadki, przez co ludzie zaczęli ich coraz bardziej lubić. Są tacy uroczy, widząc, że im bardziej się starają, by nie zrobić głupstwa, tym częściej je robią, komentowała jedna z mieszkanek Londynu w wywiadzie dla BBC, a ich związek The Sun podsumowywał tak. Ludzie zobaczyli, że człowiek, który może mieć wszystko, cierpiał z powodu miłości. Windsor pokazał, że nie można kupić szczęścia.
I tak w 2003 roku Kamila oficjalnie wprowadziła się do swojego wybranka. W 2004 roku, 7 lat po śmierci Diany, Karol uległ naciskom rodziny królewskiej, żeby wreszcie zalegalizować związek. Rodzina królewska stwierdziła, że no następca tronu nie może żyć w nieformalnym związku. To z jednej strony, ale z drugiej strony doprowadzenie do niego było bardzo trudne, bo nadal po tylu latach, choć tyle się wydarzyło, rodzina królewska wolałaby, żeby Karol wziął ślub z kimś innym. Początkowo sądzono, że brak informacji o zaręczynach wynika z szacunku Karola dla Diany. W rzeczywistości nadal chodziło o to, że Elżbieta II nie znosiła ponoć Kamili. W 2001 roku Karol miał wielką awanturę z matką w pałacu Buckingham. Podobno wybiegł wtedy z gabinetu królowej, trzaskając drzwiami. Czytamy w książce, o czym nie mówi królowa. Ale jednak był nieugięty i tym razem powiedział, że matce już nie ustąpi, z nikim innym się nie hajtnie. Karol krzyczał na Elżbietę, wypominając jej, że kiedy był młody, nie miała dla niego dość czasu. Sprawiał wrażenie, jakby Kamila od dawna zastępowała mu matkę. Jednak Karolowi nadal bardzo zależało. Robił wszystko, by William i Harry zaprzyjaźnili się z Kamilą. W końcu kochająca babcia nie mogła nie ulec prośbom syna. Nie wzięła jednak udziału w ceremonii ślubnej i zażądała od Karola obietnicy, że jego wybranka nigdy nie zostanie królową. Już 3 lata przed ślubem miano wdrożyć ponoć taką tajną misję przybliżenia Kamili Brytyjczykom, a także zrobienia z niej prawdziwej piękności. Harry Grybarczyk pisał: na życzenie specjalistów od PR-u przeszła kurację odmładzającą. Wstawiono jej nowe białe jak śnieg zęby, dostała zastrzyki z botoksu, które wygładziły jej czoło. Dzięki laserowi zniknęły zmarszczki wokół ust. Dietetyk zajął się odchudzaniem i wkrótce księżna miała młodzieńczą figurę i mogła nosić sukienki w rozmiarze 10. Od początku jednak w kontekście tego ślubu wiadomo było, że nie będzie to taka huczna biba. Kościół anglikański nie dopuszczał przecież ponownego orzęku, kiedy jeden z byłych małżonków nadal żyje. Na dodatek prześladował ich nadal pech, ponoć mieli hajtnąć się 8 kwietnia, ale niestety para młoda zdecydowała się na ślub cywilny i błogosławieństwo w kościele. Karol przebywał w Watykanie na pogrzebie Jana Pawła II i ślub trzeba było przesunąć. Na dodatek już wcześniej miał być przesunięty, ponieważ panna młoda przed ślubem dostała ostrego zapalenia zatok. Przez kilka dni dostarczano jej domowy rosół, aby pomóc w zwalczeniu infekcji. Pobrali się ostatecznie 9 kwietnia 2005 roku. Ceremonia trwała 25 minut, świadkami miało być około 30 osób, świadkiem pana młodego był książę William. Wyglądali na spiętych, książę próbował żartować, rzucił do najbliższych, do swojego syna, a także syna Kamili, którzy byli świadkami, że to bardzo piękny dzień, chociaż jutro może wszystkiego żałować, przy czym puścił Kamili oko. Żartowniś. Królowa Elżbieta się nie pojawiła. No i oczywiście od razu pisano, że to wielka dezaprobata i że ogólnie chciała pokazać, jakie ma podejście do tego związku. Pojawiła się na drugiej części uroczystości, czyli podczas specjalnego błogosławieństwa w kaplicy Windsoru. Tam już było 800 gości. Jednak królowa zdobyła się na to, by wygłosić przemówienie. Powiedziała, że jest bardzo dumna z syna i życzy parze wszystkiego najlepszego. Kamila wychodziła za mąż tuż przed 58 urodzinami. I ten ślub bardzo dużo zmienił, więc królowa tutaj nie miała racji już po tym wszystkim, ponieważ Kamila przestała być rottweilerem, a rodzina królewska zaczęła mieć dużo lepszą prasę. Kamila nawet w ostatnich latach pokazała dystans do siebie, bo jest taki serial The Crown, który opowiada historię rodziny królewskiej. Oczywiście sama rodzina królewska nie ze wszystkim, co jest tam pokazywane, się zgadza i to całe życie Elżbiety II i tam jest pokazane i również właśnie kwestie tego romansu Diany i tak dalej. Teraz będzie kolejny sezon, w którym właśnie będą te rozwody i tak dalej. A Kamila miała spotkać się z odtwórczynią swojej roli i powiedzieć, że kiedy ona ustąpi miejsca, to właśnie jej odtwórczyni wtedy przejmie wszelkie obowiązki na siebie, co miało być takie zabawne i w sumie było i pokazało dystans, więc widać, że Kamila nauczyła się też albo grać z prasą, albo po prostu nabrała dystansu do całej sytuacji. I tutaj jest taki happy end, można powiedzieć, chociaż oczywiście prasa przez lata rozpisywała się na temat różnych wydarzeń, które niby miały tu mieć miejsce. Ponoć już małżeństwo tej dwójki przez jakiś czas miało wisieć na włosku, a to dlatego, że mówiono, że Karol powinien ustąpić miejsca w kolejce do tronu swojemu synowi, a Kamila miała się na to nie zgodzić, grozić nawet
rozwodem i ujawnieniem wszelkich plotek. W sumie nie wiem, dlaczego by tak miało być, czemu miałoby jej na tym aż tak zależeć, skoro po pierwsze sama miała nie być królową i wiedziała o tym, decydując się na ślub. Wiedziała o tym tak naprawdę od tych 50 lat, kiedy utrzymywała cały czas relacje z księciem, więc nie wydaje mi się, żeby akurat Kamila była osobą, której na tym tytule bardzo zależało, choć tutaj nastąpił taki zwrot akcji, że w niejednym filmie by się człowiek tego nie spodziewał na koniec. Albo nawet gdyby się już spodziewał, to byśmy uznali, że zakończenie tej historii jest wręcz zbyt landrynkowe, żeby mogło być prawdziwe. Czemu i co mam na myśli? Bo wszystko zmieniło się w 2022 roku podczas świętowania uroczystości 70-lecia panowania na tronie Wielkiej Brytanii królowej Elżbiety, która wydała komunikat, że pragnie, by po jej śmierci Kamila zyskała miano królowej małżonki, choć wcześniej miała się zapierać jako jeden z niewielu swoich postulatów, które miały przetrwać lata, wygłaszać to, żeby Kamila nigdy królową nie została. Tak więc, jak dobrze wiecie, Kamila od jakiegoś czasu jest królową małżonką Wielkiej Brytanii. No więc gdyby faktycznie małżeństwo miało wisieć na włosku, to nie byłby to ponury żart czy jakiś kaprys. Tyle lat na coś czekać i w sumie to wszystko po tych zasłużonych jednak latach. No bo co by tu nie mówić, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, bo mamy tę Dianę w tle i naprawdę ja też ją uwielbiałam przez lata. Ale jednak trzeba im oddać, że ta miłość tutaj no wygrała. Chociaż ta historia tej Diany i Karola miała być taka romantyczna, to właśnie to miała być ta bajka, to okazało się, że ta bajka o prawdziwej miłości odbywała się gdzieś za kulisami tego wszystkiego. No i na pewno Diana jest tego ofiarą. Choć wydaje mi się, że po prostu ten straszny wypadek przyszedł wtedy, kiedy sama już wychodziła na prostą i pisała swoją własną historię miłości. I okazuje się też, że Karol chyba na wszystko w swoim życiu musiał bardzo długo czekać. Na miłość, taką oficjalną, ślub. I czekał 70 lat na koronę i dzisiaj witany jest z honorami, choć przecież przez jakiś czas przez wielu Brytyjczyków uważany był za tej korony niegodnego. Więc jak widzicie, jeżeli macie jakieś problemy na przykład dzisiaj, coś was trapi, nie wiem, może nawet jakaś plotka na wasz temat, macie nie najlepszą opinię, cokolwiek, to ten przykład pokazuje, że naprawdę czasem trzeba w życiu robić swoje i się po prostu nie przejmować, bo ludzie są jacy są, ale często zapominają. Albo może nie zapominają, ale wybaczają, więc w sumie w każdej burzy wychodzi słońce i tak dalej. Wiecie, co mam na myśli. Jestem ciekawa waszej opinii, bo wiem, że to dość kontrowersyjne. Pewnie jest wiele osób, które jednak nigdy nie wybaczą Kamili i Karolowi tego, co stało się w przeszłości. Jestem ciekawa, jaka jest wasza opinia, czy znaliście tę historię tak, jak wam ją przedstawiłam. No i oczywiście dajcie znać, czy jeszcze chcielibyście jakąś taką książęcą historię miłości poznać, no może Diany z Karolem, no bo tutaj bardziej skupiłam się na tej drugiej stronie, a tam może nie będzie tak aż wesoło i z happy endem. Natomiast na pewno jest wiele do opowiedzenia, więc czekam na komentarze. Pamiętajcie, że w karcie macie inne odcinki i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.